Dzień dobry, Tomasz Sekielski, to jest Sekielski Online, program, w którym przy pomocy komunikatorów internetowych będę łączył się z ciekawymi, interesującymi gośćmi i rozmawiał z nimi nie tylko na polityczne tematy. Dziś moim pierwszym gościem w Sekielski Online jest mecenas Roman Giertych. Panie mecenasie, dziękuję, że zgodził się Pan na rozmowę i komentarz do tego, co dzieje się obecnie w naszym kraju. Chodzi przede wszystkim o nocne głosowanie w Sejmie i zmiany w kodeksie wyborczym. Jakby Pan skomentował to, co się wydarzyło? Ja przestrzegałem opozycji 2 dni temu, żeby nie zgodziła się na zdalne głosowanie. Nie wierząc w to, że PiS wykorzysta to tylko i wyłącznie do pomocy dla przedsiębiorców. I niestety moje przewidywania stały się faktem. PiS, uzyskawszy szczególnie mam tutaj pretensje do posłów lewicy, że zapewnili kworum do głosowania zdalnego, uzyskawszy tę broń, doprowadził do zmiany kodeksu wyborczego, która jest dalszą częścią strategii Jarosława Kaczyńskiego przeprowadzenia na siłę wyborów prezydenckich 10 maja. Szczerze mówiąc, nie wierzę w te wybory. Znaczy nie wierzę, żeby Jarosław Kaczyński był w stanie je zorganizować. Nie ze względu na opór opozycji, tylko ze względu na opór samorządu. On bez samorządów tego nie zrobi. Nie zbiorą się komisje, tak, wyborcze? Nie zbiorą się komisje, nie będą otwarte szkoły, nie będą zorganizowane szkolenia komisji wyborczych. Samorządy mogą w praktyce zdławić jakąkolwiek koncepcję wyborczą, jeżeli będą mieli prawny argument. A argumentem prawnym jest to zagrożenie epidemią. Samorządy mają obowiązek dbać o zdrowie mieszkańców, w związku z czym tego typu argument powoduje, że zastraszanie burmistrzów, prezydentów czy wójtów się PiS-owi nie uda, no bo każdy rozumie, że w tej sytuacji włodarz miasta czy gminy musi podjąć decyzję taką, jaka jest dobra dla mieszkańców jego gminy czy miasta, w którym rządzi. No dobrze, w takim razie dlaczego, jeśli według Pana nie będzie możliwości przeprowadzenia wyborów, dlaczego Jarosław Kaczyński wciąż ku temu prze i wprowadza tak istotne zmiany, jak zmiany w kodeksie wyborczym, w tak, no, można powiedzieć, odległy od dobrych praktyk sposób? Wie Pan, bo to jest tak, że Jarosławowi Kaczyńskiemu się ziemia usuwa spod stóp. I jego marzenie, czyli spokojne 3 lata rządu z prezydentem, z Sejmem, z rządem własnym, się właśnie odsuwa i on nie widzi tych faktów, albo raczej uznaje, że fakty w postaci epidemii muszą ustąpić przed jego wolą. I to jest tak z ludźmi, którzy mieli jakieś marzenie, mieli jakąś wizję i nagle to wszystko upadło. I dlatego ja bym ze spokojem też do tego podchodził, bo wydaje mi się, że rzeczywistość jest taka. Jeżeli nie jesteśmy jakąś rasą wybraną, jeżeli się nie okaże tak, że za 3 tygodnie wirus w Polsce zniknie, no to przeprowadzenie wyborów będzie niemożliwe. Tego się nie da zrobić. I wówczas wszystkie te rozważania o zmianie kodeksu wyborczego, te wszystkie kwestie będą miały mniejsze znaczenie. Tym bardziej, że już dzisiaj kluczowym znaczeniem dla rządu, dla opozycji, dla wszystkich Polaków musi mieć kryzys światowy, który na nas nadchodzi. Kryzys, który nie miał nigdy w historii precedensu. Wydaje mi się, że nawet te porównania do kryzysu z początku XX wieku będą nieadekwatne. Ten kryzys będzie miał charakter, może krócej będzie trwał niż inne kryzysy, ale będzie tak gwałtowny, że w Polsce będziemy mieli prawdziwy Armagedon gospodarczy, związany z tym, że państwo nasze się nie przygotowało przez ostatnie 5 lat w okresie prosperity na jakąkolwiek czarną godzinę. Tak jak się przygotowywali Niemcy, którzy pakują miliardy, setki miliardów euro w gospodarkę. Tak jak są przygotowani Amerykanie, Francuzi, Włosi. Ja jestem przekonany, że włoska gospodarka sobie poradzi z tym ogromnym kryzysem epidemiologicznym. My może będziemy mieli słabszą epidemię, natomiast konsekwencje gospodarcze w związku z tym, że pieniądze zostały rozdane na przekupstwa wyborcze przez PiS będą dla Polski znacznie bardziej dramatyczne. A może chodzi o to, że Jarosław Kaczyński, zdając sobie sprawę z tego, jak dalece niedoskonała jest ta rządowa pomoc, ta tarcza antykryzysowa, jak duże problemy ekonomiczne lada tydzień mogą się pojawić w Polsce i dotknąć milionów Polaków, wrzuca znowu ten temat wyborczy, aby media, abyśmy my także rozmawiali o tym, czy będą wybory, czy nie będą wybory, odwracając nieco uwagę opinii publicznej od takich realnych, codziennych problemów. Może tak, tylko panie redaktorze, to jest też tak, że sztuczki PR-owe, odwracanie uwagi, zmienianie tematu, przykrywanie jednego tematu drugim, udają się do czasu, w którym obracamy się w świecie wirtualnym. Jeżeli natomiast przychodzi realność, czyli sytuacja milionów ludzi zwolnionych z pracy, realność, czyli choroba, która dotyka tysięcy ludzi, realność, czyli brak przygotowania służby zdrowia na to, co się dzieje, niedofinansowanie tej służby zdrowia przez szereg lat i lekceważenie lekarzy, pogardliwa polityka wobec nich. To wszystko jest realność, która dotrze do ludzi nawet wbrew propagandzie, która się toczy. Ja uważam, że rządy Jarosława Kaczyńskiego skończą się w sposób bardzo gwałtowny i szybki. Znacznie szybszy niż to przewiduje konstytucyjny termin wyborów roku 2020. A co spodziewa się pan protestów społecznych? Powiedziałem się, że po okresie epidemii, w związku z tym, że ludzie się zorientują, że pieniądze zostały zmarnotrawione, rozkradzione w dużej części, że państwo zostało nieprzygotowane na trudny czas, rozliczą w sposób gwałtowny całą ekipę PiS-u i ci panowie odejdą. Szybciej niż to mówi rok 2023 pod wpływem protestów społecznych. Tak sądzę i to jest perspektywa też, na którą się chce przygotować Jarosław Kaczyński i dlatego on z taką siłą zmierza ku wyborom, bo oczywistym jest, że zorganizowanie wyborów na jesieni będzie oznaczało klęskę Andrzeja Dudy. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. No dziś wciąż to poparcie dla PiS-u i dla Andrzeja Dudy jest gigantyczne. Tak, natomiast to w czasie epidemii takiego zagrożenia często ludzie się jednoczą wokół władzy. I tak jest i w Polsce. Natomiast rzeczywistość ekonomiczna, która ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, w jakim jesteśmy położeniu ekonomicznym, ona dotrze do społeczeństwa, no bo tego typu sytuacje docierają i dlatego te nastroje mogą się bardzo szybko zmienić, a parcie do wyborów też im specjalnie nie pomoże. Ja spodziewam się, że odwołanie wyborów nastąpi dopiero w maju, jak się okaże, że fizycznie, logistycznie rząd nie jest w stanie tego przygotować. Tym bardziej, że już Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła wątpliwości co do tego. Mamy więc też wątpliwości w obozie rządzącym. Część polityków PiS czy Zjednoczonej Prawicy ma wątpliwości co do tego, więc sądzę, że w maju PiS się wycofa z tych wyborów, ale straty, jakie poniesie, będą dodatkowym elementem dokładającym się do tej katastrofy wizerunkowej, która będzie spowodowana przez kryzys ekonomiczny. Trwa jakaś taka parlamentarna gra teraz, znaczy ustawa, ten duży pakiet antykryzysowy łącznie ze zmianą kodeksu wyborczego trafia teraz do Senatu. I według pana, jak powinien procedować Senat nad tymi rozwiązaniami? Senat powinien dokonać zmiany w swoim regulaminie, takiej, która by umożliwiała rozdzielenie tych dwóch rzeczy, czyli jednej to jest pomoc dla przedsiębiorców, drugiej to jest kwestia kodeksu wyborczego i przegłosować pomoc dla przedsiębiorców natychmiast, poprawki do tego do Sejmu i wysłać do Sejmu uchwałę w tej sprawie, a drugą część kodeks wyborczy przegłosować 25 czy 6 kwietnia, czyli na koniec terminu konstytucyjnego, po to, aby ten kodeks wyborczy nie mógł wejść w życie, dlatego że tam jest przewidziany termin 15-dniowy na zgłaszanie się w wyborach korespondencyjnych. Jeżeli kodeks wejdzie po tym terminie, no to ten kodeks nie będzie miał praktycznie żadnego znaczenia, więc taką bym proponował strategię dla opozycji. Wymaga to zmiany regulaminu Senatu, ale opozycja może to zrobić i to może zrobić bez żadnej zgody ze strony rządu czy PiS-u. No ale ustawa wraca do Sejmu i Sejm może odrzucić w całości wszelkie zmiany. Tak, ale jeżeli to zrobi po 26 kwietnia, a w tym projekcie, który przygotował wczoraj PiS i przegłosował, zmiany wchodzą w życie w ten sposób, że do głosowania korespondencyjnego trzeba się zgłosić 15 dzień przed dniem wyborów, czyli do 25 kwietnia. Więc to już po prostu przestanie mieć ten kodeks znaczenia. Czego by pan oczekiwał w obecnej sytuacji, panie mecenasie, od Andrzeja Dudy? Prezydent był bardzo aktywny, jeszcze nie tak dawno, właściwie codziennie jakieś konferencje prasowe. Po tym, co się wydarzyło w nocy w Sejmie, oczekuje pan czegokolwiek od Andrzeja Dudy? Ja myślę, że powinien mieć świadomość, że Polacy go rozliczą za to, jakim jest przywódcą w czas epidemii. I ma szansę jeszcze zostać kimś, wybić się nad to, jakim się okazał prezydentem, bardzo upartyjnionym, bardzo spolegliwym wobec partii rządzącej. Miałby szansę w tej chwili wyjść i powiedzieć: nie będę w takich wyborach kandydował, jeżeli nie będzie normalnego stanu rzeczy. Domagam się zwołania Rady Ministrów, złożenia wniosku o stan nadzwyczajny. Bardzo by wiele zyskał w ten sposób. Być może nawet jakiś cień szansy na zwycięstwo w wyborach. Natomiast jego milczenie w tej sprawie i jego kandydowanie, jego kampania wyborcza w sytuacji, w której inni kandydaci w sposób oczywisty nie mogą konkurować z nim, myślę, że na zawsze grzebie go jako polityka, którą miałby szansę cokolwiek zrobić. A co pan sądzi o tych podpowiedziach, bo takie już się pojawiają, aby kandydaci opozycji, aby w ogóle politycy opozycji zbojkotowali te wybory 10 maja i aby namawiali swoich wyborców do bojkotu tych wyborów? Trzeba poczekać jeszcze chwilę z takimi decyzjami. Ja myślę, że opozycja jest w stanie sparaliżować wybory właśnie poprzez samorządy. Pamiętajmy, że większość samorządów w Polsce, jeżeli chodzi o ludnościową, jest w rękach opozycji, więc jest w stanie sparaliżować wybory. Może to zrobić na początku maja, nie musi się z tym spieszyć. Myślę, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć i jeżeli rząd tego nie zrozumie, PiS tego nie zrozumie, to opozycja będzie musiała zrobić wszystko, żeby te wybory sparaliżować. Nie wolno dopuścić do tego, żeby ludzie szli i się zarażali przy urnach, bo to będzie oznaczało, że będziemy w stanie lockdownu do października, do grudnia, bo to przedłuży epidemię po prostu o wiele miesięcy. Jeszcze większy kryzys gospodarczy. I to oczywiście będzie implikowało jeszcze gorszy kryzys gospodarczy i jeszcze więcej problemów dla poszczególnych ludzi. Dlatego wszystko musi zrobić opozycja, aby uniemożliwić ten szaleńczy plan Jarosława Kaczyńskiego, aby po trupach przeprowadzić wybory prezydenckie, bo taki będzie wymiar nawoływania ludzi do pójścia masowo na wybory. Nie ma pan wrażenia, że właśnie szczególnie dzisiaj widać brak wyrazistego przywództwa, jeśli chodzi o partie opozycyjne? Mam tu na myśli oczywiście przede wszystkim Koalicję Obywatelską, która wciąż jest największym ugrupowaniem opozycyjnym, że brak wyrazistego przywództwa, kogoś, kto właśnie w takim trudnym momencie, mając odpowiednią charyzmę, doświadczenie polityczne, mógłby siąść do tych politycznych szachów z Jarosławem Kaczyńskim? Myślę, że Borys Budka jest dobrym przewodniczącym Platformy. Być może, że jeszcze, no jak wiadomo, jest od paru miesięcy dopiero szefem, ale on sobie sprawnie radzi. Platforma Obywatelska właściwie jako jedyna nie uległa magii PiS-u i protestowała przeciwko temu zdalnemu systemowi głosowania. Przypomnę, że to SLD i PSL dały kworum PiS-owi do przegłosowania tych zmian. Tutaj akurat Budka i Platforma zachowali się bardzo, bardzo racjonalnie. Natomiast wczorajsze głosowanie, ja uważam, że dobrze zrobili, że zagłosowali za tą ustawą. No tak, ale dzisiaj się im wypomina właśnie to, że z jednej strony byli przeciwko zdalnemu głosowaniu, po czym nad tym całym pakietem, ten cały pakiet poparli, kiedy ta poprawka się tam... Nie zrobili, panie dyrektorze, dlatego że ten pakiet zawiera, jest bardzo ograniczony, jest bardzo słaby w porównaniu do innych krajów, ale zawiera parę elementów, na które miliony ludzi czekają. Gdyby tego nie zrobili, to zostaliby oskarżeni wobec tych ludzi o blokowanie tego planu. Teraz opozycja w Senacie może to rozdzielić w różny sposób i może do tego podejść różnorako, ale nie wolno im było zablokować poparcia dla przedsiębiorców, które zresztą sami postulowali. To byłoby z powodów kodeksu wyborczego, czyli z powodu politycznego, zablokować poparcie dla ludzi. I tutaj absolutnie się nie zgadzam z panem Kosiniakiem-Kamyszem i z Lewicą, że głosowali przeciwko temu. To jest kompletnie niezrozumiałe, bo wyborów i tak nie będzie, bo opozycja i to właśnie Platforma, nie SLD, nie PSL, tylko Platforma z PSL-em powiedzmy, może sparaliżować te wybory i mają tego pełną świadomość. Natomiast jeżeli by wyborcy, w szczególności Platformy, czyli drobni przedsiębiorcy, z powodu gierek dotyczących kodeksu wyborczego nie dostali zwolnienia z ZUS-u na 3 miesiące, to mieliby do Platformy wielkie pretensje, a rząd by to traktował jako tubę, żeby pokazać, że w ogóle cały kryzys gospodarczy, który się na ludzi spadnie, to jest wina opozycji, a nie rządu. To była taka pułapka. I dobrze się zachował Budka, że tak zagłosowali. Uważam, że to było prawidłowe podejście. Nie widzę w tym niczego złego. Wręcz przeciwnie, gdyby zagłosował przeciwko, to by PiS mógł to wykorzystywać w nieskończoność jako przykład tego, że za kryzys gospodarczy odpowiada opozycja, a nie rząd. Panie mecenasie, na koniec jedno pytanie. Jak widział pan te zdjęcia z wczoraj papieża Franciszka, który modli się sam na placu Świętego Piotra w Watykanie, co pan sobie myślał? Łzy mi stanęły w oczach, wie pan, bo to widok tego pustego placu, zlanego deszczem i no widać starzejącego się już papieża, bo ciężko wczoraj utykał, niosąc monstrancję. No, dla mnie zrobił wrażenie i jest to rzeczywiście próba dla nas wszystkich, dla wszystkich państw, dla wszystkich ludzi na ziemi. I można powiedzieć, jest to pierwsze globalne wyzwanie w historii ludzkości. Tak naprawdę nawet wojny, czy pierwsza, czy druga wojna światowa, obejmowały z tym zasięgiem tylko i wyłącznie część ludzkości. Duża część ludzkości tej wojny jak nie uczestniczyła, przynajmniej w istotnych czy krwawych elementach tej wojny. Dzisiaj mamy globalne wyzwanie, które dotyczy całej ludzkości i papież jako budowniczy mostów, Pontifex Maximus, stara się przebłagać Boga, aby ten czas trudny dla ludzkości skrócił. To było naprawdę poruszające. Panie mecenasie, wielkie dzięki za tę rozmowę. Zdrowia dla pana i dla najbliższych. Miło było po latach znowu dać panu wywiad. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Bo nawet jak minie pandemia, możemy w ten sposób rozmawiać, prawda? To nie jest zakazane. Dzięki bardzo. Do widzenia.